Polska i Japonia, Japonia i Polska, Polska i Japonia, Japonia i Polska. Polska i Japonia, Japonia i Polska, Polska i Japonia, Japonia i Polska. Uwaga! Lecz ci na głosik! A na stadion w Wołgogradzie wchodzimy na bogatości, czyli czerwony dywan. Panie Maćku, czy to spełnia jakby pana oczekiwania? Powiem ci, że ja jako zwykły kibic jestem naprawdę ukontentowany tym, jak tu wita nas Rosja, oprócz tego, że jest żar. Tak, żar tropików, 800 stopni, wchodzimy na mecz. Słuchajcie, to nie są żarty, weszliśmy sobie czerwonym dywanem, później jeszcze więcej czerwonych dywanów, oficjalne programy meczowe, jakieś upominki, sangrijka. Loża już jest zajęta, trzeba powiedzieć, że Fortunka nawet niezłe te miejsceweczki załatwia. Tak, no, postaram się. Tak jest, zobaczcie, widok na mecz, na boisko, ale póki się zacznie, loża, chodźcie, pokażę wam. To jeżeli chodzi o lożę... To Bartek już ma kejo. Jest zabawa, jest jedzonko, jest coś do picia, oczywiście soki. Ogólnie tak, pojedliśmy, nie ukrywam, do meczu jeszcze 2 godziny, ale trenujemy występ Januszy. Nic się nie stało. I doszliśmy do porozumienia też z Japończykami, że my wygrywamy, ale oni mają awans i wyjście z grupy. Japonia go. Tak jest. I wszyscy są ukontentowani. Panowie, składy już mamy. To teraz, co mamy, tym gramy, czyli typujemy wyniki. Maćku, zaczynasz. Adin 0. 2-0 dla... Nie no, 1. Adin, przepraszam. Za krótko w Rosji. 1-0 dla? Dla Polski. 2-2. Ja chcę dużo bramek zobaczyć. A ja wam powiem 3-1. Jak USA na 2002 roku. Wygrywamy dużo bramek. Nasze zwycięstwo. I teraz nie ma Olisa Debe. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Jedziemy! 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 Tańczymy labada, labada, labada. Tańczymy labada małego walczyka. Hej! Tańczą go kibice, kibice, kibice. Tańczą go kibice biało-czerwonych. Hej! Cyk! Cyk jedynka. Cyk pod jedynkę. Cyk trójeczka. Yoshimoto, podanie do Toyoty. Easy. Don't worry, Fabian. Łukasz Fabiański. Klas, 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 klas. Łukasz. Jędza, jędza, jędza. La, 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 la. Kurzawa tu, kurzawa tam. Kurzawa gola strzeli. Ah!
Nippon! 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 Myślę, że jesteśmy świadkami fantastycznego widowiska piłkarskiego. Zdecydowanie. Ja myślę, że bardziej kibicowskiego niż piłkarskiego, bym nawet powiedział. Oczywiście. My się bawimy wyśmienicie. Łączymy siły z Japończykami, z Rosjanami. Tutaj jest opcja rosyjska, mocno Rosja wspierając. Rosja! Najważniejsze na mundialu to czerpać pozytywną energię z kontaktu z innymi ludźmi. O to chodzi. Cieszyć się piłką. Oczywiście, że tak. Przecież w futbolu chodzi o pozytywne emocje. Na boisku... Paździerz. No i tak już nie mamy szans na nic. Ja już powoli tracę głos. Na druga trzecie połowa. Miejsce. Za 3-0 wygramy, 3-4-0 i mamy trzecie miejsce. No jak tam jest remis i tak Kolumbia-Senegal. Senegal wygra. Cholera, racja. Polska się bawi! Wygrywamy z Japończykami! Polska się bawi! La 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 żadnej akcji, tak. Jest używa, tak, używa, będzie go. Ja cię czynię, ja i tak kocham cię. W moim sercu Polska i na dobre, i na złe. Uwaga, Kurzawa czy Lewandowski? Kurzawa. Będzie. Kurzawa. Żebyśmy my byli lepszymi kibicami od japońskich, to wstyd! Wstyd! Kibicujemy, żeby awansowali, niech Senegal wygra. Miejmy radość, obie nacje na tym meczu. Kibicujemy, kim się da. Rosja! 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 Co tu się wydarzyło? Przez 5 minut podawali sobie w obronie, czekali, aż będzie koniec. Ja nie wiem, ja nie powiem, nie wiem. Panowie, to prawdziwy happy end. My wygrywamy, Japończycy awansują. Wszyscy są zadowoleni, trener jest zadowolony, zawodnicy są zadowoleni. Nikt nie musi ponownie wychodzić na boisko, żeby rozgrywać tego spotkania. Chłopaki mają wakacje. Tak, a już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Warto było przyjechać do Wołgogradu, śledzić to spotkanie. Mamy znowu wygrany mecz o honor. Honor jest najważniejszy, żadne wychodzenie z grupy. W życiu chodzi tylko o honor, i pamiętajcie. I to jeszcze w spotkaniu z Japonią, także... Dlatego świętujemy, Japończycy świętują, wszyscy świętują, nikt nie chce ponownie grać. A wy subskrybujcie kanał i śledźcie dalsze materiały. Z 1/8, z 1/4, będzie tego jeszcze bardzo dużo, więc koniecznie zostawcie subskrypcję i dajcie znać w komentarzu, czy bawiliście się tak samo dobrze, jak my. Trzymajcie się. Cześć.